dobry. Przyroda, jak Państwo widzą, wokół szaleje. Już lato tuż, tuż. I Państwo pewno myślą, co tu robić w wakacje. O, właśnie. Człowiek, który pracuje bardzo intensywnie, myśli, męczy się fizycznie, umysłowo, obojętnie. Na tym urlop i to jest tragedia, no bo człowiek czynu nie wie, co robić. Nie potrafimy odpoczywać. I różnie ludzie wpadają na takie pomysły, że ho, ho. Jeden mój znajomy, jak zaczął urlop, to dopiero jak skończył, to skończył. Tak. Natomiast ja mam dla Państwa propozycję. A może byście tak pobili jakiś rekord Guinnessa? Mamy tu dane. Jeden nasz rodak ma dwa rekordy. Szedł 8 godzin 24 minuty i podbijał piłkę głową. Tak? Albo ma inny rekord. 35 tysięcy razy tylko głową przez 5 godzin odbijał piłkę. Także nie wiem, czy Państwo potrafią, ale przymierzyć się. O innych rekordach jeszcze Państwu może powiem, bo właśnie o tym będzie nasz program. Na razie zaczynamy. Dziś, proszę Państwa, w kontekście przemian gospodarczych chciałbym poruszyć bardzo ważny problem likwidacji zakładów pracy. Zbliża się lato. Będą manifestacje zarówno w Warszawie, jak i w większych miastach. Znany jest fakt obrzucenia pewnego ministra jajami ze względu na dużą podaż jaj z Litwy. Proszę Państwa, jest lato, będą transparenty, będą, ponieważ minister sobie lekką ręką chce zlikwidować albo zamknąć duże zakłady pracy, które są nierentowne. To są zakłady pracy. To nie są przedsiębiorstwa, które przynoszą zyski. Ale coś z ludźmi zrobić? Jak można zbiorowo zwolnić ludzi, którzy cóż mają robić latem? Biorą te transparenty, idą. W małej miejscowości koło Huty Katowice mieszkała sobie starsza pani, kobieta, żona górnika, odznaczona medalami za to, że 6 jej synów pracowało na pobliskiej kopalni. Ta kobieta miała przypadłości, które można nazwać chroniczną chorobą. Chroniczną chorobą związaną z miejscem swojego zamieszkania. Z tymi koszmarnymi tonami ołowiu, pyłów przemysłowych. Kobieta chorowała wiele lat. Któregoś dnia mały samochodzik podjechał z wdzięcznie brzmiącą katarynką. Otworzyła się klapa. Człowiek ubrany kolorowo wyciągnął lody. Kobieta kupiła, zjadła loda i wyzdrowiała. Szanowni Państwo, po ostatnich wyborach prezydenckich, kiedy to się okazało, że na ich wynik ogromny wpływ miały takie czynniki jak odcień opalenizny kandydata, krój garnituru, odcień krawata dobrany do długości spódniczki żony, okazało się, że bezpowrotnie minął czas szczerych, pszenno-buraczanych chłopaków. Dlatego ogromną karierę w naszym kraju robią dziś wszelkiej maści dyktatorzy kreowania osobowości. Bez ich pomocy, tych wszystkich make-upów, castingów i innych bajerów, nie mamy szansy nawet na zdobycie posady woźnego w szkole. Siedzimy tu już 15 minut. Pan kazał mi siedzieć, ale... Cicho. Czy w końcu porozmawiamy? Bo... Chwileczkę, moment. Ja w tej chwili mam koncepcję na kolekcję schodową. Pan wie, każda kobieta na schody powinna się ubrać. Aha, na schody, tak? No, tak, ale ja nie jestem kobietą, tylko jestem znanym politykiem. Cicho. Właśnie, o co chodzi? No, chciałem właśnie powiedzieć, że ja tu przyszedłem do pana, bo zlecono mi właśnie przyjście tu, gdyż pan potrafi ze mnie zrobić dżentelmena. Dżentelmen. Tak, tyle, że marynarka i polo zostają. No cóż, jeśli marynarka i polo zostają, ja wychodzę. No, a dlaczego? Proszę pana, bo to jest zadanie dla cudotwórcy, nie dla dyktatora mody. No ale to co, sugeruje pan, żeby to zdjąć, żeby nie nosić tego? Zdjąć, proszę pana, zdjąć, jeśli się w ogóle da. Nie, da się, dlaczego? Zdejmuję to i zakładam, potem znowu zdejmuję. Tak. No ale to co, pan myśli, żeby co innego jakoś tak na mnie? Ja tak myślę, proszę pana, że dla pana bo jestem politykiem. Czernie. Mnie ludzie szanują. Biele. Żeby mój autorytet nie ucierpiał. Może jakieś chusty. Chusty. Bo jest pan polityk. Tak, właśnie. No i proszę pana, jakieś dodatki. Tak, nie wiem, jakiś pas może, żeby to zasłonić. Proszę. Ale to już nam wyjdzie w trakcie kreowania. No właśnie, jakbyśmy mogli już zacząć kreować.
Proszę państwa, nie chciałbym być natrętny, a broń Boże złośliwy, ale odnoszę wrażenie, że oprócz zmiany osobowości nie od rzeczy byłoby też skończyć jakąś szkołę. Grzegorz Tuderek, menażer roku 95. Prawda. Witam pana, panie dyrektorze. Właściwie Janusz Rewiński mówi o panu prezes wszystkich prezesów. I to też prawda, bo mi się taki tytuł zasłużenie należy. Poważnie? Wobec tego... Tak. Ale pozwoli pan, że będę krócej, panie prezesie. Tak, bardzo będę. Tym bardziej, że do mnie też ludzie mówią, panie prezesie, od czasu do czasu. Bo ja też jestem prezesem paru... Ale to bardzo miło brzmi przecież, nie? Porozmawiam jak prezes z prezesem. Jak prezes z prezesem, bardzo się cieszę. Tylko, że pan, ja ani menadżerem roku nigdy nie byłem. Ale pan będzie. Poważnie? Chyba, ogromna szansa przed panem roku, na pewno 97. Załatwi mi pan? Tak. Pan wiele rzeczy może. Absolutnie. Tak. Właśnie, czy pan wiele może, bo w jednym z tygodników, bardzo ważnym tygodniku, na pierwszej stronie pana zdjęcie wśród trzech znakomitych również biznesmenów, menażerów i pytanie, czy wy rządzicie Polską? Pan w to uwierzył? No wie pan, dla mnie jak prasa napisze, to ja wierzę. A to wie pan, kiedyś było takie hasło przecież. Co prasa robi? No prasa drukuje. Drukuje. Tak. Tak. Więc no to nie rządzicie Polską? A proszę pana, czy przy takim wicepremierze jak Kołodko można w ogóle Polską rządzić i gospodarką? A myśli pan, że on jest tak zachłany, że właściwie pan premier sam rządzi? Przecież pan wie, że to jest bardzo skromny człowiek. Bardzo i pan premier właściwie on sam wie jak lepiej. Sam wie lepiej, nie musi w ogóle. I pana nie pyta? Nie, przynajmniej mnie, może innych nie. No to jeszcze trzech zostało na okładce, bo was... Może z kolegą Skowrońskim, z Zarazką na pewno może konsultować. A może, rozumiem, od czasu do czasu. Ale czy nie powinno być tak, że panowie mówią, że tak ma być, bo wy wiecie lepiej przecież w końcu, nie? Ja sądzę, że pan premier wie lepiej. Aha, no wie pan, premierzy się zmieniają, a pan... Z tego, ale co każdy kolejny wie na pewno lepiej. Wie pan, ja mówię, premierzy się zmieniają, ale pan no, na swoim stanowisku jest rekordzistą z tego, co wiem. No tak, i firma się nieźle rozwija i dobrze funkcjonuje. Można rzucić jakąś liczbą, ile to było lat już? O, aż tyle? 11. 11 lat. Tyle. Czyli pan zahacza i o jeden okres, i o drugi. W jednym systemie się sprawdzam i w drugim. W drugim. I idzie. Gospodarczy. No może nie gospodarczy, to bym powiedział, ale jednak może element. Tak. Wie pan, ja tak szczerze powiem przed rozmową, a i tylko w ogóle no, znają pana wszyscy, interesowałem się i się okazuje, że pan, poseł, znaczy może nie poseł, ale kandydat na posła w 89 roku z ramienia lewicy, jak to się mówi, czytałem ostatnio, buduje pan Bazylikę w Licheniu. Najpiękniejszą świątynię w Polsce, jaką kiedykolwiek zbudowano. I to jest szczera prawda. To znaczy, nagrzeszył pan tyle w życiu? Myślę, że już mam bardzo, bardzo dużo dni odpustu. Tak? Za to zaangażowanie, bo rzeczywiście, już teraz zupełnie na poważnie, jest to przepiękna budowa, jest to wyzwanie roku 2000, jeżeli chodzi o technikę, o budownictwo, jest to coś, co warto zobaczyć. No na pewno. No. I tam gdzieś pana nazwisko będzie pewno... No mojego może nazwiska nie będzie, natomiast sądzę, że jakaś tablica dotycząca Budimexu będzie, a ja tak króciutko powiem, co to jest w ogóle. To jest, no właśnie, właśnie. Panie prezesie, to jest 130 metrów długości, 110 szerokości, 168 wysokości, a wysokość wieży 168, a wysokość kopuły 80 metrów i jednocześnie czy naraz może się modlić 8 tysięcy osób siedząc. No i pan też w środku oczywiście. Jeżeli rozumiem, tam dopuszczą, że... a sądzę, tak, że tak. Nasz program idzie przez satelitę, więc tu już w niebie usłyszeli o tym. No myślę, że moje dobre uczynki w niebie są bardzo... Bardzo starannie odnotowywany. Tak, ale właśnie bardzo dobry uczynek pan zrobił, że wydał pan kalendarz. I to jest to kobieta, którą ciężko było rozebrać, a pan tu, proszę pana, rozebrał. Pan pójdzie do kamery, pokażemy. O, proszę bardzo, panią, że byłą rzecznik pana Pawlaka, pani Ewa Wachowicz, ładnie rozebrana. Wprawdzie pani Wachowicz kiedyś powiedziała, że premierowi się nie odmawia, ale z tego co wiem, to do tego stopnia to aż nie było. Ja myślę, że pani Wachowicz jest tak uroczą dziewczyną i tak wspaniałą była rzecznikiem, że warto było ją uwiecznić na kalendarzu. No, wobec tego ja nie powiązałem, broń Boże, tej katedry i tego zdjęcia, ale działalność pana jest bardzo... Bardzo szeroka. Bardzo szeroka i myślę, że o to chodzi. Ja dziękuję bardzo za wizytę u nas w barku. Panie prezesie, a ja panu życzę, żeby w roku 1998 zdobył pan taką statuetkę. No tak, ale ja nie kieruję firmą, która jest w czołówce firm w rankingach. Ciągle co gazeta to czytam, że Budimek zawsze w czołówce. Ja może bym chciał tylko w takim kalendarzu wystąpić. Z Ewą! O, to jest dobry pomysł.
dobry. Dzisiaj będzie piosenka. Piosenka o tym, ballada. Jak Heniek Flaga z ulicy Floriańskiej w Krakowie ostrzegł prezydenta i co z tego wynikło? Motto najpierw piosenki będzie. Motto. Mottem jest cytat z gazety. Wczoraj prezydent Kwaśniewski odwiedził kolejny kraj, gdzie zgotowano mu ciepłe przyjęcie. Koniec motta, zaczyna się utwór. Wreszcie wiosna, wreszcie ciepło, cieszą się rodacy. Heniek Flaga czapkę strzepnął, zabrał się do pracy. Leży dnem do góry, czapka w niej drobniaków wiele. Obok stoi kartka w folii, jestem nosicielem. Lecz do prawdy niech stan zdrowia Heńka was nie martwi. On na kartce nie dopisał nosicielem czapki. Wreszcie wiosna, o mój Boże, myśli sobie Heniek. Na słoneczku się rozłożył i oddał wspomnieniom. Jak to Magda zezwoliła zajrzeć mu pod kiece? Ujrzał wszystko, co tam było, nawet nip i pesel. Lecz za szybko Magda rzekła, z nami koniec kwita. I choć Heniek bardzo prosił, nie zobaczył Pita. Wreszcie wiosna, lecz jeść trzeba, choćby i z niechęcią. W słońcu podgrzał kromkę chleba, ma ciepłe przyjęcie. Po przyjęciu zasnął migiem, zrobił se odsapkę. Gdy się zbudził, to miał figę, ukradli mu czapkę. Lecz utrata czapki dopinguje Heńka, żeby list z przestrogą słać do prezydenta. Nie ciesz się nasz prezydencie, jeżeli przypadkiem zrobią ciepłe ci przyjęcie, mogą rąbnąć czapkę. Lecz prezydent sprawę przeczuł, nim Heniek napisał i swą czapkę ubezpieczył w agencji Polisa. Prośbę mieszkańców Błonia, zebranych w Poniatówce. Piosenkę zaśpiewam ja, a nie dyżurny satyryk kraju. O Błoniu będzie to piosenka, o Błoniu, mieście Chopina, o Błoniu będzie to piosenka, mieście, w którym Chopin spotkał Andersena. Jedni mają urlop 2 tygodnie, inni 3 tygodnie, ale są ludzie, którzy mają tak zwany zaległy urlop. I co robić właśnie? Więc są rekordy Guinnessa, które pozwolą wam zająć cały urlop. Jeden pan leżał w trumnie pod ziemią 141 dni. Proszę bardzo, jakie piękne zajęcie. I jest taki rekord, także państwo chcą pobić, proszę bardzo, można. Jak ktoś ma jeszcze dłuższy urlop do odrobienia, jest rekord, proszę bardzo, Halet Eszte. 60 razy był żonaty i 60 razy się rozwodził. No to już trzeba mieć bardzo długi urlop. Niektórzy z państwa mają bardzo krótki urlop i chcecie też coś mieć do roboty. Na przykład pan Józef Banasik z Białegostoku. On jak ma taki krótki urlop, to co robi? Nagrywa piosenki na wideo. Nagrał i przysłał nam swoją własną piosenkę. Przekazali rządom bab Siekiecki. Rządom bab Siekiecki. Pierwsza dama Hanka Haja, ale były jaja. Ale były jaja. Baba rządzi, diabeł zbłądzi i brodaczy zgraja. I brodaczy zgraja. Raj, haj, haj. Pajuszka heja, pajuszka śmiała się. Suchocki buźka. Pajuszka heja, pajuszka. Thank you.
czyste ręce, jakieś grube kreski. Jakieś grube kreski. Nie udało się panience, wygryzł ją Olszewski. Wygryzł ją Olszewski. Nie wiadomo, co jest grane, znowu jakaś draka. Znowu jakaś draka. Już po roku pod Papianem wybrali Pawlaka. Wybrali Pawlaka, pan fest. Po co nam w rządzie Pawlaki? Wracaj na wieś, saś ziemniaki. Po co nam w rządzie Pawlaki? Wracaj na swą wieś. Od lat siedmiu do tej pory co rok są wybory. Co rok są wybory. Każdy fajny jest kolega, więc wybrali szpiega. Więc wybrali szpiega. I nasz Józio łysa głowa, kumpel Auganowa. Kumpel Auganowa. I nasz Józio łysa głowa, kumpel Auganowa. Ze swego fotela musiał zejść. Nie martw się już o tym. Już na szczycie się spotkali Olek, no i Włodek. Olek, no i Włodek. Pierwsze skrzypce będą grali znowu przed narodem. Znowu przed narodem. Pierwsze skrzypce będą grali znowu przed narodem. Dwa chłopaki młode z PRL. Olek i Włodek, Cimoszko, zaśpiewajmy gorzko, gorzko. Olek i Włodek, Cimoszko. Panie sąsiedzie, podejdź do pan do płotu. A co się stało? A jak ja panu, panie sąsiedzie, zazdroszczę tej działki, jakie piękne te grządki. No ale bo wie pan chce mieć elegancko, a ja muszę się sam wyżywić, to ja muszę o, tutaj dłubać. Trawa i trawa tylko. Koper w tym roku bardzo dobry. A widzę, że koper poszedł panu w górę. Podejrzewam, że ogórków nie będzie, wie pan, bo ale... u nas tak jest, jak coś jedno jest, to drugie. Ale groszek nie. Może być nawet, widzę, tak już ładnie poszedł do góry. Ale i ty... kanarepka, tłuściu się i na końcu. Ale zielony, a wie pan a propos, słyszał pan? No? Panie sąsiedzie, jaka jest straszna historia w koalicji? No właśnie. Otóż przewodniczący tej partii jednej koalicyjnej... Której? Tej od chłopów? Tej od wyżywienia. Proszę pana, powiedział, że oni prawdopodobnie, jak oni im zaproponują powiaty, ta aha, druga partia, to no, oni wyjdą z tej koalicji. A pan się zna tym rolnictwie, a pan jest coś rolnik. No tak. No i co, oni wyjdą? I proszę pana, a na to powiedział ten drugi z koalicji, że mogą wyjść z tej koalicji, ale razem ze swoimi wojewodami, ministrami i wiceministrami. Ich jest to podobno... ile ich tam? 5-6 osób? 100. Jak 100 ministrów jest? Będzie ruch 100, proszę pana. Ruch 100 won. Won, oni powiedzą. I teraz nie wiadomo jeszcze, bo tak, o ten... 100 ministrów, ale razem. Ministrów, wojewodów i wiceministrów. Aha, rozumiem. Tak. I proszę pana, niech pan sobie wyobrazi tak, że prezes tej partii mówi, wychodzimy z koalicji, a jego ministrowie mówią, może pan wychodzi, ale my zostajemy. I partia zmniejszona jest o 100. O 100, bardzo dobrze. No, mówię panu. Ale wie pan, co się pod Legnicą dzieje tam? Pod Legnicą jeszcze są? Pod Legnicą przy autostradzie stoją różne narodowości. Poważnie? Są dużo Rosjanek stoi i Czeszki są, Słowaczki są, no i te ostatnio 4 Bułgarki. Pilnują tej autostrady? Znaczy może samej autostrady nie, one stoją i nawet naszych trochę. I jak kierowca na przykład się czuje, żeby... Herbaty się napił, no coś z nim no porozmawiać, rozumiem. Towarzystwa przytrzymać. Po bułgarsku. Po bułgarsku, bo to każdy rozumie. A wie pan, że po bułgarsku tak, to jest nie, a bo... tak to jest tak. I dlatego... on mówi, chodźcie, a ona mówi... Ona nie odmawiają dlatego nigdy. Więc wie pan, o co chodzi. No.
radiowóz stanął w tym miejscu, gdzie one stały, te Bułgarki, obok. Mm-hmm. No i tam się przestali zatrzymywać kierowcy. Mm-hmm. Wie pan? No, bo tak. No to te panie, co tam stały, co chciały tej herbaty się napić, to one mówią, że jak oni mogą stać długo, to ile one mogą tak stać? No. I wie pan, co zrobiły? Dogoła się rozebrały one cztery Bułgarki. Przy policji? Przy policji w ogóle. Afera stanęła. Wie pan, że dostały mandat? Za co? Nie uwierzysz pan. No. Za wejście do lasu z papierosem w ustach. Niech pan słucha teraz, jaka jest historia. Pamięta pan takie hasło? Chcemy Lecha, nie Wojciecha? To każdy chciał. No więc właśnie. I teraz niech pan sobie wyobrazi, że powstała fundacja Wojciecha, no, no, która będzie wspierać Lecha. To musiało kiedyś do tego dojść. Dzisiaj, proszę państwa, czujemy się bardzo swobodnie. Nie ma z nami komisji społecznej. A, i tu żeście się pomylili, bo komisja społeczna jest wszędzie, była, jest i będzie. Pani Małgosiu, co pani będzie w różowym kubraczku dzisiaj ogłaszać państwu? Będę ogłaszać nagrodzonych w naszym konkursie fotograficznym Kodaka. A, proszę bardzo, proszę. Mhm. Za zdjęcie pod tytułem Psychologiczna poradia młodożeńców autora, pana Ryszarda Smulowskiego z Piły, nagrodziliśmy radiem samochodowym firmy Damis. Pan Grzegorz Lenkiewicz z Barczewa, autor zdjęcia Gorąca linia, otrzymuje aparat fotograficzny firmy Kodak. Za zdjęcie pod tytułem Pokorną krowę dwie świnie ssą, autor Kazimierz Ostrowski z Opola otrzymuje nagrodę, którą ufundował polski producent homologowanych aparatów telefonicznych Veris. Okazuje się, że tak bardzo lubią państwo ubierać, a potem fotografować swoje psy, że pomimo, iż z panem Januszem apelowaliśmy do państwa, żeby już takich zdjęć nie przysyłać, przychodzi ich bardzo dużo. I ja bardzo proszę, żeby już nie ubierać tych psów, bo my z panią Małgosią pojedziemy do właścicieli i ich rozbierzemy. A teraz rozlosowanie nagród w naszym konkursie paradystycznym. Piechłowa. Halo, kto mówi? Ach, zimno już się robi. Proszę państwa, będziemy losować. Teraz ja dzisiaj będę losował, a pani Małgosia będzie mi patrzeć na ręce. Proszę zobaczyć, to są ręce, a to ja losuję. I wybieram pierwszą z brzegu kartkę i proszę tylko przeczytać. Jaka praca łatwa. A więc nagrodę otrzymuje pani Lidia Dryjańska z Przemyśla. Gratulujemy. Nagrodą w tym konkursie jest zestaw naturalnych soków owocowych firmy Hortex. Przypominamy, pani Małgosiu, żeby państwo tak pisali jest. Dużo listów, ponieważ wszystkie listy biorą udział w losowaniu zmywarki do naczyń firmy... Brastemp. Brastemp. Brazylijską zmywarkę do naczyń firmy Brastemp ufundowała firma Damis. Jak mają państwo 11 lat urlopu, to można obejść kulę ziemską naokoło na piechotę. Tak właśnie jedna pani zrobiła. Można krzyczeć nieprzerwanie. Rekord wynosi 41 minut 78 sekund. Można prasować. 128 godzin jest rekord. Można 72 godziny opowiadać coraz to nowe dowcipy. Proszę bardzo, 73 rekord. Ale wróćmy do Polaków. 12-letnia Martyna Florczak z Leszna w ciągu 15 minut, tylko 15 minut trzeba, przeczytała 2358 wyrazów w SPAK. Tak przeczytała, bezbłędnie, właśnie. Dalej. Firma cukiernicza z Kalisza wyprodukowała największy 9 ton ważący lód na patyku. Cukiernicy, do roboty, 9 ton loda. Sam patyk ważył 55 kg. Ponad 28 godzin przez 240 km studenci toczyli 50-litrową beczkę. Nasi, też nasi, wszystko nasi. Jako jedyny na świecie Polak przepłynął kajakiem Amazonkę. I co dalej? I teraz na pewno wejdzie do Księgi Guinnessa pan Marek Kamiński, który w ciągu jednego roku zdobył dwa bieguny. Nasi są w księdze Guinnessa, wobec tego państwo też mogą.